To jeśli możemy zaczynać, to zaczynajmy. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękujemy za przyjście, zwłaszcza, że warunki pogodowe były wątpliwe i musieliśmy uciekać przed ryzykiem deszczu z podwórka do środka Polskiego Centrum Kultury. Więc tym bardziej cieszymy się, że nie jesteśmy tutaj sami, tylko że postanowili Państwo przyjść i wziąć udział w dyskusji. Zapraszamy na spotkanie wokół książki, która długo czekała na tę dyskusję, bo ukazała się jeszcze w zeszłym roku, a z powodów około pandemicznych nie mieliśmy wcześniej okazji o niej porozmawiać. W dyskusji mamy dwoje spośród licznego grona autorów książki Światłoczuły modernizm osiedla społeczne Warszawskiego Koła. Książki, która jest w ogóle w bardzo ciekawy sposób podzielona na dwie części: historię, teorię i praktyki. I mamy dwoje autorów, którzy poniekąd reprezentują obie te części, czyli Ewę Ziajkowską, która napisała artykuł do części zatytułowanej Teorie. Trzy osiedla na warszawskim kole w świetle lokalnych uwarunkowań planistycznych, gospodarczych i historycznych pierwszej połowy XX wieku. I mamy Adama Kadnaciego, który z kolei swoim tekstem otwiera część drugą, praktyki. Partycypacyjne tworzenie wystawy na przykładzie Muzeum Szklanych Domów. Bardzo chciałbym, żebyśmy sobie w tej rozmowie powiązali te kwestie teorii i praktyk, bo one rzeczywiście wzajemnie się prześwietlają w tym tomie. I zaraz oddam w tej kwestii głos autorom, ale jeszcze pozwolę sobie od razu też zachęcić Państwa do udziału w dyskusji. Nie jest nas dużo, więc możemy rozmawiać bez takiego podziału na grono dyskusyjne i publiczność, tylko wspólnie dyskutować, więc zapraszamy Państwa od razu też do dzielenia się swoimi przemyśleniami, komentarzami, pytaniami do gości obojga. I pierwsze pytanie chciałbym zadać Ewie Ziajkowskiej. O takie na razie pytanie bardzo, bardzo ogólne, które wydaje mi się, że jednak warto postawić, no bo już w tytule mamy z jednej strony światłoczuły modernizm, a z drugiej strony mamy osiedla społeczne. I chciałem zapytać, jak ta kwestia modernizmu czy modernistycznej architektury właśnie od tej strony bardziej teoretycznej, zgodnie z tym kluczem proponowanym nam przez książkę, czy właśnie tutaj nie wspomnieliśmy o redaktorze książki Łukaszu Strzelczyku, warto to nadrobić. Jak ta kwestia teorii, idei modernizmu mają się właśnie też do tej wizji osiedla społecznego, a nie po prostu osiedla? Tak naprawdę to wszystkie osiedla tak w założeniu miały być społeczne. Tak jak je wymyślono gdzieś tam na początku wieku, to dokładnie o tym myślano. Tak? To tutaj wcześniej z kolegami rozmawialiśmy o tym, że no, na pewno ten modernizm luksusowy, taki bardziej zwracający uwagę i taki, który zapamiętujemy i zauważamy, bo on jest po prostu dużo ładniejszy, to zauważamy to dlatego, że on jest po prostu bogatszy, tak? On jest po prostu naprawdę rzeczywiście zrobiony z lepszych materiałów. A tutaj mamy do czynienia z takim osiedlem, które jest po prostu miało być tanie, miało być wygodne i funkcjonalne przede wszystkim, ale też na pewno nie jest tak, że ono jest niedopracowane. Może nie jest takie po prostu rzeczywiście, wiecie, nie ma mozaik takich jak Upniewskiego, nie ma wind prosto do mieszkań, tak? Albo nie wiem, dopracowanych mosiężnych klamek.
Ale na przykład są ławeczki przed budynkami, tak? Czyli pomyślano o seniorach, żeby nie mieli daleko, żeby rzeczywiście można było wyjść z budynku i usiąść, tak? Czyli myślano bardziej o tych funkcjach, tak? To, że plany mieszkań są dopracowane, tak? Że rzeczywiście bardzo dużo pracy architekci i ci przedwojenni i powojenni włożyli w to, żeby dopracować, żeby dokładnie na tej ścianie mieściło się łóżko, tak? Żeby nie było za mało, żeby rzeczywiście były te wnęki, tak? Te mieszkania są malutkie, ale są takie bardzo kompaktowe i mieszka się w nich dobrze. Mam nadzieję, że niektórzy z Państwa by potwierdzili to. Tak, ja tutaj nie mieszkałam, ale taka była nadzieja architektów i mam nadzieję, że rzeczywiście one się bardzo sprawdzają. Albo mogą Państwo też powiedzieć, że właśnie niedobrze się mieszka jakby, prawda, oczywiście zachęcamy do wszelkich komentarzy, ale jak to jest też w przypadku tutaj koła, ciekawe do zaobserwowania, że też ta idea osiedla społecznego się zmieniała z kolejnymi realizacjami, prawda? To na pewno, tak, ale też musimy pamiętać o tym, że rzeczywiście podstawą, tak, przy myśleniu o tych osiedlach i o tym, żeby zapewnić mieszkania dla robotników, było to, żeby rzeczywiście zapewnić im warunki do wspólnego funkcjonowania, żeby też rzeczywiście współpracowali, tak? I to we Frankfurcie, tak, powstawały te pierwsze osiedla i we Wiedniu. Całe osiedla takie właśnie eksperymentalne, gdzie jakby przepracowywano dokładnie to, tak? I podstawa była taka, żeby po prostu rzeczywiście, żeby ludzie nie zamykali się w domach, to żeby wyprowadzić pracę kobiet z domów, żeby te dzieci rzeczywiście wspólnie się bawiły i żeby rzeczywiście pranie można było wspólnie robić, stołówki, domy kultury, żeby było dokładnie to, czym zajął się potem Adam, tak? Tutaj, znaczy, co zaczął badać Adam, tak? Bo to było po prostu samo w sobie tutaj na osiedlu. Tak, no tak, a propos właśnie tej jakości życia w tych mieszkaniach, to w momencie, w którym robiliśmy wywiady z mieszkańcami, dla mnie bardzo jakby uderzające były te opowieści, w których ktoś przeprowadzał się z jakiegoś drewnianego baraku, jakby gdzie mieszkało kilka rodzin. Tutaj w obecnym Parku Moczydła jakby były właśnie takie baraki. No jest taka właśnie historia jednej rodziny, która właśnie z tych baraków przeprowadziła się tutaj na ulicę Deotymy do tak zwanego Bierutoszczaka. To jest budynek, który miał być hotelem robotniczym, ale ze względu na głód mieszkaniowy przerobiono go w ostatniej fazie budowy na budynek mieszkalny. No i po prostu ten mieszkaniec, który opowiadał mi tą historię, on opowiadał, jak po prostu był wzruszony, kiedy zobaczył, że w tym mieszkaniu jest oddzielna łazienka, jest wanna i odkręca kran i tam jest ciepła woda i on może po prostu wejść do tej wanny i się wykąpać. Jakby to w tamtych latach, w latach 50. to był po prostu taki szok, który przeżywali mieszkańcy, którzy z bardzo złych warunków przeprowadzali się do warunków jak na tamte czasy bardzo dobrych. No ale jak spojrzymy na to jakby z punktu widzenia dzisiejszych standardów, tego jakby w jakich mieszkaniach chcemy żyć, jaką przestrzeń jakby kojarzymy jako przestrzeń nam przyjazną, w której się dobrze czujemy, no to już jakby ten ograniczony metraż mieszkań na osiedlu Syrkusów czy na osiedlu Tor już może być pewnym problemem. Ale z drugiej strony są bardziej dostępne, tak? Bo teraz no, nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby sobie kupić w nowym apartamentowcu mieszkanie, tak? A te małe metraże mają swoje naprawdę wielkie plusy, tak? One są rzeczywiście takie bardzo dopracowane, tak? No co z tego, że masz kuchnię, laboratorium, ale tą kuchnię wydzieloną masz i rzeczywiście, jeśli masz małe dziecko, to te dziecko spokojnie może sobie spać w drugim malutkim pokoiku, tak? Mhm. Tak, no i na pewno jakby te osiedla jakby też z perspektywy czasu jakby bronią się też tą całą infrastrukturą, która je otacza, czyli to, że osiedle jest zatopione w zieleni, jest bardzo dużo zieleni i jakby nie ma też jakby tutaj na przykład na osiedlu Syrkusów nie ma możliwości jakby dobudowywania, plombowania tej przestrzeni, dostawiania jakby kolejnych budynków, bo jakby cały teren, całe założenie jest już chronione przez konserwatora, więc jakby to też daje taki spokój. Ale jakby ta cała pozostała infrastruktura, czyli szkoły, dobre skomunikowanie, więc jakby to też sprawia, jakby, że ten teren jakby w
w dzisiejszych czasach jakby ciągle też jest dobrym terenem do życia. To ja pozwolę sobie, bo żebyśmy jeszcze zostawili dyskusję o zieleni na chwilę później, bo ona jest bardzo ważna, ale pozwolę sobie jeszcze dopytać o to, o czym rozmawialiście, o tej przestrzeni samego mieszkania, która jest niewielka. No ale właśnie, bo interesuje mnie to też przez pryzmat aktualności tych osiedli, prawda? Czy to nie jest czasem tak, że dzisiaj ciągle mamy ten głód mieszkaniowy, ciągle mamy za mało tych mieszkań i czy nie jest też tak, że jakby w odpowiedzi na to widzimy, że może jednak mieszkania mogą być mniejsze, a zamiast tego potrzebujemy też tych przestrzeni wspólnych, w których możemy jako mieszkańcy, mieszkanki spotykać się i realizować różne aktywności. To już najlepiej pewno Państwo by ocenili, czy one są potrzebne, czy nie są. Według mnie no, na bank są, tak, i na bank ich bardzo brakuje i tak naprawdę tutaj wy macie szczęście, że rzeczywiście tutaj konserwator wpisał to do rejestru, ale też ja jako wieloletni współpracownik i pracownik służb konserwatorskich, tak, pracująca tak samo osoba przy tych wpisach, tak, też robiłam dokumentację dookoła, to słuchajcie, konserwator nie do końca jeszcze wie, co tutaj chce chronić. I tak jest w przypadku tych kolejnych osiedli. I tak naprawdę to najbliższe lata, które nas czekają, to jest dokładnie ten namysł, tak? Kiedy konserwator powinien sobie zadać to pytanie, co tak naprawdę jest wartością, tak? Czy kolor ścian, czy rozplanowanie okien, czy ta zieleń i ta ekstensywność, czy właśnie to, że są te domy kultury i przedszkola, tak? Bo to dokładnie, wiedzą Państwo, na przykład na Muranowie, które było zbudowane w tym samym mniej więcej czasie, jest tak, że po prostu tam się osiedle po prostu bardzo zestarzało i te przedszkola przestały być potrzebne. No i tam w którymś momencie, gdzieś w połowie lat 90. miasto pozmieniało funkcję tych przedszkoli, tam porobili takie, z racji na bliskość metra i tak dalej, tam po prostu porobili przedszkola integracyjne. Tam jest oddzielne przedszkole dla autystów, dla głuchych, tak? I ludzie po prostu z całej Warszawy przywożą swoje dzieci i super, że te dzieci mają zapewnioną opiekę, tak? Ale rzeczywiście te funkcje wypadają, tak? Zmieniają się bardzo. Ja na przykład, ja mieszkam na 11 listopada, tak, na Pradze, czyli dokładnie w sąsiedztwie osiedla Praga 2 i tam jest znowu tak, że piaskownice, które kiedyś były między blokami, w którymś momencie, jak społeczeństwo się trochę zestarzało, już tych dzieci było mniej, zamieniły się w donice. One w tej chwili, jak się człowiek bardzo przyjrzy, to po prostu widzi, że to są donice na kwiaty, tak? Ale no, naprawdę po prostu plac zabaw na placu Hallera odnowiono kilka lat temu i ja pamiętam tam już 10 lat temu po prostu jak tam nie było dzieci, tak po prostu czuję się, że teraz jest zmiana pokoleniowa i w tej chwili te dzieci na tym placu zabaw się po prostu nie mieszczą, tak? Mhm. I rzeczywiście czuję się, że tam jest rzeczywiście jakaś jedna wielka zmiana. Jest kilka domów seniora, tak? Teraz może będzie jakieś centrum aktywności lokalnej, ale tak naprawdę to rzeczywiście powinno się bardzo uważnie badać te potrzeby i też konserwator między innymi, w ogóle nie wiem, zarządca, administrator, magistrat, tak powinien dbać o to, żeby nie zgubić jakichś funkcji, a konserwator tak samo powinien mieć namysł, co chronić, tak? I też z czasem myślę, że będą te kolejne, no nie wiem, Zatrasie zaraz będzie chronione. Jestem o tym przekonana, także minie kilka lat i po prostu te nowsze osiedla, tak, te nowsze osiedla też po prostu dostrzeże się ich wartość, tak? I to jest ta wartość dokładnie w tym, że szkoła jest w środku kwartału i przedszkole jest w środku kwartału i te dzieci nie musiały przechodzić przez ulicę i rodzice się czuli bezpiecznie, tak, i wszyscy mieli blisko. No. Nikt wtedy o tym nie myślał, bo nie było samochodu. Znaczy no... Po prostu nie było potrzeby takiej, żeby Państwo myśleć o tym, że na przykład powinna być jakaś uliczka dojazd pod klatką, załóżmy na pogotowie nawet jak podjedzie. Mhm. To jest w tej chwili na tym naszym osiedlu. No ale dzięki temu... Wielki problem. No teraz jest problem, tak, ale z drugiej strony właśnie mieliście Państwo duże osiedle, które było bardzo bezpieczne i zielone, tak? No ono i tam... najpierw nie było zielone, to było puste. No wie Pani, ja mieszkam w kamienicy czynszowej i do mnie, do tej kamienicy czynszowej w podwórku, gdyby był jakiś pożar, nie daj Boże, to po prostu no, za nic na świecie się nie da wjechać, tak? To jest tak jeszcze gorzej, mają... Chciałem jeszcze wrócić do tego, o czym Ksawery mówi, czyli właśnie o tych takich przestrzeniach wspólnych, jakby tego, że robimy trochę mniejsze mieszkania, ale jakoś staramy się to rekompensować właśnie tymi przestrzeniami, z których mieszkańcy mogą jakby korzystać wspólnie. Jakby, tutaj było dużo, prawda? Tak, znaczy ogólnie ta idea jakby jest mi bliska i wydaje mi się jakby takim dobrym tropem działania, tylko że tutaj na kole właśnie trudno już jest wrócić jakby do tej sytuacji, bo dużo tych przestrzeni... To też fakt, ale dużo tych przestrzeni zostało po prostu sprywatyzowanych, że na osiedlu Tor, jakby miejsca, gdzie były suszarnie czy wspólne pralnie,
po prostu stały się mieszkaniami. Tak samo na osiedlu WSM Koło 2, czyli na osiedlu Syrkusów, były takie, w niektórych budynkach były takie przestronne hole, że się wchodziło jakby z jednej strony budynku, jakby te hole zostały jakby odcięte, tam powstały jakieś takie małe, nie wiem, fryzjer, czy jakieś takie małe lokale usługowe i teraz do budynku jakby wchodzi się jakby od tyłu budynku. Mhm. Więc jakby dużo, tak samo łaźnia i pralnia, która była tutaj przy Ożarowskiej. Ona spełniała wielką rolę wtedy, kiedy w latach 50. wszyscy się tam sprowadzali, na początku lat 50., ponieważ te drogi były oddawane bez łazienki. Było pomieszczenie, po prostu było pomieszczenie na łazienkę. Nie było umywalki, nie było wanny, wszystko trzeba było sobie zrobić samemu. No a czasy były takie, jakie były. Bardzo długo było tak, że był stołek i miednica i tak wyglądała łazienka. Mhm. Kiedy na rogu Ożarowskiej, Magistrackiej wybudowano łaźnię, no to tam było życie towarzyskie. I życie towarzyskie? Dlatego, że wszyscy z tej łaźni korzystali. A potem była biblioteka, był fryzjer, a teraz jest centrum jakieś... Buddyjskie, ośrodek buddyjski. Buddyzmu, tak. Ale w latach 50. to było centrum życia towarzyskiego. No i o to chodziło, tak? To właśnie po pierwsze... No o to chodziło, że ludzie nie mieli pieniędzy, żeby sobie zrobić własną łazienkę. Ale też nie mieli pralki, tak? Pralki też nie były takie bardzo popularne. Po pierwsze ludzie mogli się spotkać i integrować, ale tak samo przede wszystkim ten inwestor myślał o tym, żeby zbudować tą pralnię po to, żeby kobiety zaoszczędziły czas i mogły iść do roboty. Bo tak naprawdę ja dopiero jak robiłam wytyczne konserwatorskie do Muranowa, to sobie zdałam sprawę z tego, że te budynki przedszkolne, które tam są, to są po prostu prototypy, że wcześniej tych przedszkoli było naprawdę tyle, co na palcach jednej ręki w Warszawie, bo po prostu kobiety nie pracowały. Ale na przykład nie były tylko w tych tak zwanych starych blokach, czyli przyobozowych, tych przedwojennych, to tam rzeczywiście były pralnie. Natomiast w tych blokach tutaj między Ringelbrunn a Przemoczydle, no bo była zaprojektowana, bo my tutaj pralnie są w ogóle ciekawym przykładem, prawda? Daleko. Aha. Bo my się tutaj właśnie teraz w tej dyskusji jakby skupiamy się na tych takich potrzebach takich podstawowych, które rzeczywiście czasem fajnie by było realizować u siebie w mieszkaniu, a niekoniecznie właśnie chodzić do łaźni, ale pomyślmy... No właśnie. Tak, ale przywołajmy też jakby wspomnienie Domu Kultury Dzieci i Młodzieży, tak zwanego Dekadziaka, który działał jakby przy Lasku na Kole i to była już jakaś tak... Tak, i to była już jakaś taka wartość dodatkowa, że to była właśnie taka przestrzeń, gdzie dzieci i młodzież miały bardzo szeroką ofertę zajęć. Dokładnie. I to, jak rozumiem, też miało na celu to, żeby właśnie uwolnić kobiety od pracy domowej, pracy opiekuńczej. Tak. Ja też, jak posłuchajcie Państwo, jak przeglądałam te dokumenty BOS-u, to się zorientowałam, że po prostu rzeczywiście jordanki zaprojektowane w Warszawie, które są jeszcze cały czas, tak, tam na Pradze Południe po kolei w każdej dzielnicy jest ileś jordanków, one też zostały dokładnie wymyślone w ramach tego projektu, tak? Żeby rzeczywiście oprócz szkoły właśnie były takie centra aktywności lokalnej, które po prostu rzeczywiście trochę aktywizują, trochę zdejmują obowiązek z matek, a trochę tak samo rzeczywiście tworzą te więzi społeczne, tak? Myślę, że tutaj te pralnie, które wywołały też dużą dyskusję, są w ogóle ciekawym przykładem, no bo przecież teraz powstają w Warszawie pralnie komercyjne, bo bardzo wiele młodych osób wynajmuje i często nie ma własnej pralki, więc pralnie znowu powstają. Być może niedługo znów będą potrzebne pomieszczenia na pralnie. Mhm. A jak centrum życia towarzyskiego było w Magdzie. A jak było ze stołówką? Bo tutaj była chyba projektowana stołówka, której nie zrealizowano. Ja jeszcze mam jedno pytanie. Mhm. Jak Państwo ze swojej perspektywy widzą osiedle tutaj na Kole, które integrowało mieszkańców i tak dalej, i obecne nowoczesne osiedla, które się, może brzydko to nazwę, getta ogrodzone, które
kto według Państwa jest dla mieszkańców lepszy? Ja? Mogę? Proszę. Trochę dziwne pytanie. Ale... Znaczy tutaj mają Państwo rzeczywiście taki komfort, że mają Państwo dużej zieleni, a ten biedny deweloper gdzieś na Białołęce buduje niestety świadomie, tak? Trochę takie kurniki dla ludzi, tak? Jest to oczywiście dramatyczne i straszne, ale też nie jest takie do końca złe, bo tak w tych czasach, tak, ja jako mama 9-latka, tak, słowo daję, że jak poszłam na osiedle Grodzone koło mnie, to jednak trochę zazdrościłam rodzicom, bo oni mają tam to, co wy mieliście wtedy tutaj, tak? Bo ja po prostu sama swojego dziecka w kamienicy na miasto nie puszczę, tak, żeby sobie biegało, a tam są te wewnętrzne, jest tam jakiś po prostu ochroniarz, tak, są bramki i te dzieci mają dwa place zabaw wewnętrzne i one są tam bezpieczne, tak? I to tam... Tak. Dlatego na kole mieszkania sprzedać. I tam są te wspólnoty. Oni nie mają tak dobrze jak wy, bo oni mają mniej zieleni, tak? Tylko że na tą waszą zieleń też niestety są zakusy, tak? To widzicie sami, tak? Że tutaj po prostu się gdzieś tam wciskają jakieś małe budyneczki, jacyś inni użytkownicy i tak dalej. A właśnie powinno się pomyśleć dokładnie o tym, co wam jest potrzebne. Tak? I rzeczywiście zauważyć tą wartość, że rzeczywiście macie stare, historyczne osiedle, które było pomyślane jakoś i może warto byłoby je w takiej postaci zatrzymać i trochę wam pomóc jeszcze, tak? Odtworzyć to, co było projektowane. Dlatego teraz zapytam o tą stołówkę. Chyba stołówka była tam od tamtej strony od Deotymy zaprojektowana i chyba jej nigdy nie skończyli. Bo nie, to, nie jak słyszałem, żeby to powinny być tak samo jeszcze w stołówki. Bo tak zwykle projektowano, tak? Nie, no ja... Jeszcze jest ważny problem, to znaczy śmieci w tej chwili. Dwie restauracje, komercyjna i lotnicza. Ale to bardziej... Bardziej mi chodzi o coś typu baru mleczny, tak? Coś takiego, co będzie bardzo, bardzo dostępne, że rzeczywiście było coś takiego? Adamie, a powiedz, skoro rozmawiamy o takich kwestiach usług, funkcji społecznych, jak teraz dom sąsiedzki będzie się miał do tego historycznego domu społecznego, o którym też jest dużo w książce? To może na początku powiem w ogóle, czym jest idea domu sąsiedzkiego. To jest jakby teraz taki rodzaj działalności takiej sąsiedzko-kulturalnej promowany przez miasto. To są takie miejsca, jakby, gdzie nie instytucja kultury jakby tworzy ofertę i zaprasza mieszkańców, żeby wzięli udział w jakichś zajęciach czy w koncercie, tylko to są miejsca, które są otwarte na pomysły mieszkańców. Czyli każdy mieszkaniec może tam przyjść, powiedzieć, że chce zrobić wystawę albo chce zrobić pokaz zdjęć ze swojej wyprawy do Malezji, albo chce zrobić sąsiedzkie śniadanie. I jakby rolą pracowników tego miejsca jest jakby wsparcie mieszkańców, żeby coś takiego oddolnie, wspólnie zrobić. No i my jako Wolskie Centrum Kultury staramy się, żeby taki dom sąsiedzki powstał tutaj na parterze tego budynku. No, jeśli miałbym szukać jakichś takich linków między domem społecznym, czyli tą instytucją powołaną jeszcze przed wojną, żeby wspierać tutaj mieszkańców i integrować mieszkańców, a domem sąsiedzkim, byłoby to na pewno to, że no, sam dom społeczny też de facto był tworzony przez mieszkańców, bo mieszkańcy mieli możliwość zakupienia takiej pocztówki, cegiełki, z której potem jakby też ten dom społeczny był finansowany. No, też jeszcze znowu odwołam się do Domu Kultury Dzieci i Młodzieży, który też był takim ciekawym przykładem, bo tam rodzice dzieci z koła, które wcześniej uczęszczały do świetlicy, która była takim, powiedzmy, zaczynem dekadziaka, oni w ramach wsparcia jakby przez parę weekendów jakby też wspólnie budowali ten Dom Kultury Dziecka, który był... Tak, ale były takie akcje, jakby gdzie rodzice podczas budowy jakby pomagali, tak, w takim czynie społecznym, jakby pomagali,
ale też rodzice potem, jakby tam była rada rodziców i rada rodziców jakby była też mocno zaangażowana w tworzenie oferty tego miejsca. Czyli to nie było takie miejsce stricte usługowe, że był dyrektor i on narzucał jakby ofertę, tylko że rzeczywiście mieszkańcy mieli jakby wpływ na to, jak to funkcjonuje. Sam dom społeczny jakby miał szersze funkcje, bo on nie służył tylko jakby integrowaniu i tym funkcjom kulturalnym, ale tutaj bardzo ciekawie opisuje to pan Michał Pałgan w jednym artykule w naszej publikacji, gdzie wymienia jakby właśnie ileś funkcji, które ten dom społeczny pełnił. Czyli na przykład jakby tutaj dzieci mogły napić się dobrego, pełnowartościowego mleka. Tutaj kobiety mogły się dowiedzieć, nie wiem, jak szyć, jak gotować, czyli zdobyć jakby takie kompetencje przydatne jakby w codziennym życiu. Była tutaj czytelnia. Więc jakby funkcja domu społecznego była też tutaj obok nas były mieszkania, w których przyjmowali lekarze, dentysta był, czyli jakby z... Tak, tak, no więc jakby... Więc jakby dom społeczny... Więc dom społeczny miał naprawdę zaspokajać bardzo, bardzo różnorodne funkcje, no bo ideą osiedla społecznego było też to, żeby te wszystkie najważniejsze potrzeby można było zapewnić, jakby zaspokoić tutaj na miejscu, tak? Bo twój artykuł jest o partycypacyjnym tworzeniu Muzeum Szklanych Domów. Mam nadzieję, że do tego jeszcze też przejdziemy, żeby o tym opowiedzieć. No ale właśnie, czy nie jest tak, że to pojęcie partycypacji, które dzisiaj jest w takim języku mocno specjalistycznym animatorów, tak naprawdę oddaje pewien rodzaj angażowania mieszkańców, który istniał już wcześniej? No myślę, że tak. Myślę, że to jest jakby wracanie jakby do pewnych schematów, które kiedyś się sprawdzały. No jakby dla mnie, jako dla pracownika instytucji kultury, to jest jakby oczywiste, że w pierwszym odruchu muszę się spytać jakby mieszkańców jakby o zdanie, o to, jakie mają potrzeby, o to, kiedy mają czas realizować potrzeby, no bo wszystko, co my robimy, jakby to robimy dla mieszkańców, więc jakby dla mnie takie właśnie włączanie mieszkańców, staram się unikać tego słowa partycypacja, właśnie bardziej myślę o tym takim włączaniu, dyskusji z mieszkańcami, spotkaniem jakby z daną osobą. Dla mnie to jest jakby coś naturalnego. Jeśli robimy wystawę o historii osiedla Koło, na której się teraz znajdujemy, no to warto na tej wystawie pokazać nie tylko perspektywę tej historii przez duże H, czyli jakby tej historii już zebranej przez ekspertów, jakby potwierdzonej, no ale warto też przyjrzeć się tej perspektywie mieszkańców. Zobaczyć, jakie mają w swoich archiwach zdjęcia, jakie mają pamiątki, no ale też jakby te wszystkie wspomnienia, które nam jakby trochę dają jakby tego mięsa, jeśli chodzi o funkcjonowanie osiedla, bo jakby mamy pewne założenie architektoniczne, które powstaje, wiemy, jak ono powinno działać, no ale pytanie, jak to się sprawdza, tak? Czy na przykład jakby właśnie ta łaźnia, która tu powstała, czy ona rzeczywiście była jakby odwiedzana przez mieszkańców, czy była pewnym rodzajem atrakcji, bo tu też mieliśmy takie różne właśnie wspomnienia od mieszkańców. No właśnie dla części mieszkańców była koniecznością, a ci, którzy mieli łazienki u siebie w domu, chodzili tam w formie bardziej takiej atrakcji, tak? Więc jakby... Pierwsze lata to nikt nie miał łazienki. Mhm. Ale to też, wiecie, z drugiej strony przecież nie było tak, że jak nie było w Domu Kultury i tutaj tej całej, na innych osiedlach, w mniejszych społecznościach też sobie ludzie pomagali, tak? Czyli tak naprawdę chodziło o to, żeby stworzyć jakąś małą społeczność, tak? Która rzeczywiście zna się po pierwsze i współpracuje. Myślę, były zupełnie inne uwarunkowania i ludzie
Nie, no. Czyli kontakty sąsiedzkie, pomoc sąsiedzka. Można było w każdym momencie do sąsiadki zapukać i poprosić, żeby została z dzieckiem, bo ktoś tam ma jakąś sprawę. Co dzisiaj jest w ogóle nie do pomyślenia. Znaczy, bo dzisiaj ludzie nie potrzebują takich kontaktów. Trochę tak. Natomiast wtedy wszyscy się garnęli do siebie. Może też nie muszą. Całe rodziny się znały, wszyscy wiedzieli, kto choruje, kto nie ma pieniędzy, kto ma pięcioro dzieci, kto płaci czynsz. Po prostu ludziom była potrzebna więź, wielka więź. Ale ta więź chyba zawsze jest potrzebna. Teraz? Tak, a czy teraz się odgrodzić, to zresztą widzę te wszystkie osiedla, które się budują. Pierwsza rzecz to się odgrodzić. Ale tam w środku się trzymają razem. Dokładnie, czyli mają. Dokładnie. To też bardzo, bardzo różnie wygląda. Natomiast jak są bloki na przykład 10-piętrowe i codziennie jeździ windą, niby się tych ludzi zna, nie ma żadnych relacji. Mówię o obrębowie. Mhm. Tak, no ma pani rację niestety. Po prostu ludzie nie potrzebują tego. Ale wtedy potrzebują. Tak, znaczy, bo to też skala. Też jest taka sytuacja, jakby w sytuacji, w której powstaje nowe osiedle i wprowadzają się do niego mieszkańcy i tak jakby wprowadzają się w jednym rzucie, tak, że powstało ileś tam mieszkań, wszyscy je zasiedlają, to wtedy jakby ta atmosfera i sytuacja jakby do poznawania się, integrowania jest dużo bardziej sprzyjająca. Więc mi się wydaje, że to też jakby tutaj w sytuacji, w której w latach 50., 60. Powstawały jakby kolejne osiedla, no to też jakby był jakby ten pretekst jakby do tego, żeby się poznawać i żeby... Tak, ale też... Też to było tak, że się wprowadzało i trzeba było, nie wiem, wspólnie załatwić jakąś sprawę, której brakowało tu w okolicy. Trzeba było właśnie jakoś się zebrać, żeby coś sobie tutaj wywalczyć, tak? Jakby, że były takie też jakby przyczynki do tego, żeby się integrować i wspólnie działać. No właśnie, czy ta integracja nie wynikała nie tylko z tego, że ludzie tego potrzebowali, tak jak pani mówi, że po prostu były takie bardzo praktyczne, konkretne potrzeby, żeby sobie nawzajem pomagać, ale też, że ta przestrzeń do tego skłaniała i umożliwiała. Wręcz zmuszała czasem. Na pewno tutaj mieliście w ogóle bardzo dobrą sytuację, bo to osiedle zostało tak zaprojektowane, żeby to wzmacniać. No ale znowu ja właśnie pracując wcześniej w Muzeum Pragi i zajmując się rewitalizacją i też wywoływana do odpowiedzi tak wielokrotnie, co to jest ten klimat Pragi i czy tam ludzie sobie pomagali, no to tam też ludzie sobie pomagali, tak? I to jest tak naprawdę bardzo charakterystyczne dla środowisk robotniczych. Po prostu nie było wyjścia, tak? Musiała sąsiadce pomóc, żeby w ogóle obiad ugotować, iść do roboty, tak? I wyrobić się ze wszystkim, tym bardziej właśnie, że nie było tych pralek i tak dalej. Tak? Jakby w tych... No ja się wprowadziłam do swojej kamienicy 20 lat temu, tak? Ale rzeczywiście wszystkich tam znam i raczej tam są wszyscy, którzy mieszkają od jeszcze przedwojnia, tak? Była rotacja, są kolejne jakieś tam rodziny i tak dalej, ale zawsze była ta tradycja pomagania sobie, tak? I być może teraz właśnie, no nie wiem, wprowadza się ktoś bogatszy, tak? No po prostu nie ma takiej potrzeby, ale tak raczej się wszyscy znają cały czas. A to dlatego, że te tradycje, że... Robotnicy, po prostu nie było wyjścia też, tak? No. Celowo się mieszało tak samo. Były celowe programy właśnie, żeby robotnicy obok inteligencji, żeby się integrowali, tak? Czego też nie ma na nowych osiedlach deweloperskich, prawda? Bo tam decyduje czynnik finansowy. Ale się integrują i więzi na pewno są. Tak, tylko właśnie nie tak poprzek stratyfikacji. Chciałem jeszcze zapytać Adama o pracę nad, partycypacyjne prace nad Muzeum Szklanych Domów. Jak to wyglądało, żebyśmy właśnie trochę skonkretyzowali, co się kryje za tym słowem partycypacja przy pracy nad wystawą. Wy chodziliście tutaj po okolicy i zbieraliście historie, zbieraliście opowieści od mieszkańców. Opowiedziałbyś trochę więcej, jak wyglądały te kontakty, jak wyglądało angażowanie mieszkańców w współtworzenie wystawy. Jakie to były te opowieści, które na przykład były dla was czymś nowym albo zaskoczyły was w jakiś sposób? Mhm.
Znaczy, no my jako, jako osoby takie wspierające kuratorkę jakby w powstawaniu wystawy, jakby trochę byliśmy takim właśnie łącznikiem między mieszkańcami, a jakby tą osobą, która właśnie z poziomu właśnie tego historycznego jakby opisywała to miejsce. No i my tak naprawdę uczyliśmy się wszystkiego od mieszkańców, jeśli chodzi o historię. Ja tutaj jakby wchodząc, jakby pierwszą osobą, która mnie jakoś wprowadziła w historię, była pani Basia, która tutaj z nami jest, która zabrała mnie i Martę na spacer i jakby no po prostu w telegraficznym skrócie przedstawiła nam ileś historii. Po prostu mi wtedy głowa jakby puchła, bo już po prostu widziałem, że to miejsce jest, ma bardzo dużo jakby ciekawych wątków, które można poruszyć jakby podczas wystawy. Ale dla nas to było bezcenne, bo wskazywało jakby te akcenty, które są bardzo istotne dla mieszkańców. No i przy takim włączaniu mieszkańców w powstawanie wystawy bardzo ważne jest to, żeby wyjść z tym szeroko, żeby mieszkańcy jakby rzeczywiście czuli się zaproszeni, że nie możemy poprzestać na tym, że rozwiesimy plakaty, rozdamy ulotki, poinformujemy w internecie, że tworzymy wystawę i zapraszamy do współpracy. No bo jakby niewiele osób ma w sobie taką odwagę, żeby przyjść tutaj i się jakby skonfrontować z obcymi osobami, które nagle o moim osiedlu chcą tutaj tworzyć jakąś wystawę. Więc my tutaj wyszliśmy z założenia, że musimy fizycznie jakby wyjść do mieszkańców. Więc stworzyliśmy sobie taką dużą mapę osiedla, z którą chodziliśmy jakby po całym osiedlu i po prostu zagadywaliśmy napotkanych ludzi na ulicy, w parku, na osiedlu, prosząc ich o to, żeby podzielili się jakimiś swoimi takimi krótkimi wspomnieniami związanymi z tymi miejscami, których będzie dotyczyła wystawa. No i to było, dla mnie to było fascynujące jakby o tyle, że no naprawdę wystarczy tylko jakby wyjść w przestrzeń i zagadać do ludzi, co czasem nie jest proste, tak? Jakby czasem jest taka bariera, ale wystarczy tak niewiele, żeby dużo osób jakby poczuło się zaproszonych jakby do podzielenia się swoją historią, ale też do takiego głębszego wejścia, bo jakby te krótkie historie były też tylko takim wytrychem, żeby nawiązać kontakt i też zaprosić mieszkańców do tego, że może mają jakieś fajne zdjęcia, to my z chęcią je zeskanujemy, może mają jakieś pamiątki. Tutaj też z nami na spotkaniu są Państwo Sawiccy, którzy podzielili się wspaniałą pamiątką w postaci pocisku moździerzowego, który utkwił w ścianie ich budynku, ich domu, który znajduje się tutaj przy ulicy Obozowej. Więc no, takie perełki właśnie odkrywa się jakby wtedy, kiedy wychodzi się do ludzi. No, jeszcze przytoczę jedną historię, też fascynującą. Na osiedlu Tor spotkaliśmy panią Barbarę Frankis, która nie mieszka w Polsce. Ona jakby po wojnie wyprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, teraz mieszka w Anglii. Akurat wtedy przyjechała na kilka tygodni do Polski. I przy każdej swojej wizycie w Polsce ona właśnie odwiedza osiedle Tor, ponieważ jedna z rodzin, jakby, która mieszkała na tym osiedlu, uratowała ją, bo ona była Żydówką, jest Żydówką, jej rodzice trafili do obozu, no i jej właśnie jakby udało jej się przetrwać wojnę i jakby uratować się z Holokaustu dzięki temu, że jedna rodzina, która mieszkała na osiedlu Tor, jakby ją przygarnęła i przechowała ją przez tą wojnę. Więc jakby do takich historii właśnie, no, fascynujących historii właśnie można trafić jakby często przypadkiem, jakby wychodząc i zagadując jakby obcych ludzi na ulicy. Pisałeś też o tym, że to dzięki mieszkańcom, jak rozumiem, udało wam się zaprzeczyć czy sfalsyfikować pewną tę hipotezę dotyczącą lasku na kole. Opowiedziałbyś o tym? Tak, że to jak na przykład
wpisuje się lasek na kole w internecie, bo często jakby pierwszą próbą zapoznania się z historią jest ten taki kulawy, że tak powiem, research internetowy. No i tam w internecie można znaleźć informacje właśnie o tym, że lasek na kole jest pozostałością Puszczy Mazowieckiej. No i jakby tutaj od razu jakby konfrontuje się właśnie takie historie jakby z mieszkańcami. No i tutaj jakby dzięki wsparciu właśnie mieszkańców, którzy jakby nie są jakby z zawodu historykami, ale z zamiłowania jakby grzebią jakby w tej historii i różne wątki starają się rozpracować i też naświetlić je innym mieszkańcom. No dowiedzieliśmy się o tym jakby, że lasek na kole jakby to został zasadzony jakby tam w latach 20. na teren. Tak, zgadza się. I jakby, że to jest jakby to był teren, jakby gdzie były prowadzone manewry wojskowe, różne ćwiczenia wojskowe. No i zasadzono ten las po to, żeby ten piaszczysty teren, który jakby tam był, żeby ten piach nie niósł się jakby tutaj przez całe osiedle. Więc I ten piach zasypał, to po prostu była pustynia i wydmy. Tak. Mój dziadek właśnie służył tam w tym forcie, w 14 roku został powołany do wojska, bo wcześniej był w wojsku carskim, w służbie zwykłej zasadniczej i został powołany, pracował w gazowni, babcia moja przychodziła do niego, bo właśnie dziecko im się urodziło, mój ojciec, i przychodziła do niego z gazowni, to już tu od obozowej do samego fortu szło się po piachu takim po kolana i były to wydmy, normalnie wydmy czołowe, moreny, piaskowe, sam piach. I Niemcy, jak zajęli fort, wypędzili Rosjan, spędzili mieszkańców do sadzenia właśnie takich rachitycznych choinek. To były te choinki, jeszcze pozostałość jest około 5 tych choineczek, ale już suchy. To były karłowate choinki, to w latach 50. chodziliśmy na WF ze szkoły tu z Ożarowskiej. No to te choinki były takiej wysokości, takie rozłożyste, to były takie, jeszcze zostało 5, ale już suchutkich, to trzeba wiedzieć, żeby wskazać, które to były. Jak się wchodziło do dekady. I te piachy ciągnęły się dalej aż do osiedla Piaski, tak jak sama nazwa wskazuje, tak? Które też nie powstało dużo później, było tam planowane w dwudziestoleciu międzywojennym i też zostało potem dopiero zbudowane ta ćwiartka jedna dopiero po wojnie, bo tam właśnie te piaski były takim mega utrudnieniem, tak? Tak, bo tutaj koło należało do Żoliborza przed wojną. Do obozowej był Żoliborz. No. Tak, bo znowu tak wiecie, z mojej wiedzy, tak, to jest tak, że właśnie można trochę nagiąć tą historię o tej Puszczy Mazowieckiej, dlatego że po prostu ten teren był niezagospodarowany i był zielony, tak? I tam pewne jakieś karłowate jednak drzewa po drodze były, a generalnie tam od 16 roku to już oficjalnie się mówiło o tym, że po prostu mają powstać te kliny zieleni. No, mi się wydaje, że warto jest to podkreślić, że też historia drewnianego koła i półkolonii w lasku na kole, ona jakby totalnie przeczy właśnie tej fałszywej teorii o tym, że na tych terenach było KL Warszał. Więc jakby też pokazywanie tej historii właśnie pomagało nam, pomagało mieszkańcom właśnie walczyć jakby z tą fałszywą informacją i pokazywać, jak naprawdę funkcjonowało to miejsce jakby podczas wojny. No bo też warto jeszcze powiedzieć, że w Lasku na Kole jakby ta grupa jakby skupiona wokół idei, że tutaj funkcjonowało KL Warszał, oni doprowadzili jakby do nielegalnego jakby postawienia takiego kamienia pamiątkowego, który upamiętniał jakby osoby, które rzekomo zostały tu zamordowane. Więc jakby tym bardziej w sytuacji, w której już pojawiają się fizyczne obiekty w przestrzeni, które przekazują fałszywe informacje, no to dla nas, jako dla instytucji kultury i dla mieszkańców bardzo istotne jest to, żeby po prostu z tym walczyć i żeby doprowadzić do tego, żeby te fałszywe informacje po prostu zniknęły z przestrzeni publicznej. Bo to jest wielka zasługa mieszkańców, w sensie to tylko dzięki temu, że część mieszkańców po prostu od długich lat jakby walczy o to, żeby przestano opowiadać o tym, że na tym terenie był KL Warszał, no tylko dzięki temu, jakby dzięki pracy mieszkańców i zaprzyjaźnionych historyków, no powoli jakby udaje się ten temat odczarowywać, tak? Że tak jak pani Basia powiedziała, IPN jakby wydał już jakby oficjalny jakby werdykt, że na tym terenie jakby nie było KL
PL Warszał. Teraz trwa walka o to właśnie, żeby na stałe jakby usunąć ten kamień i tą tablicę pamiątkową i ewentualnie jakby Już nie ma. No to żeby usunąć ten głaz, jakby postawić go chociaż w miejscu, w którym jakby rzeczywiście jakby KL Warszał jakby funkcjonowało. No i to jakby tylko dzięki po prostu zaangażowaniu mieszkańców i wspierających historyków udało się tym tematem zająć. Mhm. Mieszkali ludzie do 15 sierpnia, no i chodzili do tego lasu. Tak, no. Chodzili znaczy, bo tak, wszyscy zeznali, tam nie było żadnego. No. Mi się wydaje, że teraz to jakby trochę wygląda, jakby walka z tą grupą trochę wygląda jak walka z wiatrakami, bo naprawdę już jest jakby tyle dowodów na to, jakby, że nie było to obozu, więc jakby w sytuacji, w której oni tego nie przyjmują, to tak naprawdę no, chyba już nie ma co dalej się z nimi spierać, trzeba tylko doprowadzić jakby do usunięcia tego głazu z lasku i ważne jest to, żebyśmy my jako instytucja i też mieszkańcy, którzy działają w tym obszarze, jakby no też ciągle komunikowali o tym, bo co jakiś czas pojawiają się pytania właśnie od innych mieszkańców, czy tu był obóz, czy nie było, więc jakby to też jest potrzeba takiej ciągłej misji edukacyjnej i właśnie opowiadania o tym, o tej prawdzie historycznej, tak, do której tutaj dzięki mieszkańcom dotarliśmy. Zależy mi, żebyśmy jeszcze, bo będziemy pewnie niedługo musieli kończyć, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilę wrócili do wątku klinów napowietrzających i zieleni, bo wydaje mi się, że trochę tutaj ten temat historyczny związany z obozem przesłonił nam tę wartość z lasku na kole i z innych terenów zielonych, bo mówiliśmy trochę o tym, że samo osiedle było projektowane jako zielone, żeby było dużo, dużo przestrzeni między blokami, żeby rosła ta zieleń i dzisiaj możemy widzieć, jak ona rzeczywiście pięknie się prezentuje, ale były też te całe obszary zielone, które docierały aż do centrum. I to też jest niesamowicie ciekawe, że od lat 20., prawda, czy nawet wcześniej są te plany, jak to miało wyglądać i one rzeczywiście były realizowane i przed wojną, i po wojnie. Tak, jak Państwo czytali ten artykuł, albo jak Państwo będą czytali, to tam jest taki jeden planik, gdzie widać dokładnie, że w 31 roku w planie ogólnym zaznaczono te osiedla, które miało powstać za centrum, tak? Takie no, rzeczywiście podmiejskie 8 osiedli, każde z nich było oddzielone jeszcze tymi klinami zieleni dookoła Warszawy, tak? Żoliborz, tam zachodnia dzielnica i tak dalej, tak? I tak naprawdę to ja, jak pisałam ten artykuł, sobie zdałam sprawę z tego, że wow, przecież tak naprawdę to właśnie w tym PRL-u złym udało się to zrealizować, tak? Ci wszyscy ludzie znaleźli domy, tak? Że rzeczywiście te bloki, które pozbudowano już potem aż gdzieś tam do Gierka i trochę później, to są dokładnie te osiedla, które wymyślono dużo wcześniej, tak? Zmieniały się oczywiście mody urbanistyczne i tak dalej, ale one cały czas były takie właśnie bardzo ekstensywne, w zieleni, tak? Natomiast w parku Księcia Janusza, tak jak mówiliśmy, było drewniane koło. Także jedynie lasek, który tu był, no i ta zieleń między blokami. Natomiast reszta była zagospodarowana rolnicza. Ale to całe dookoła Warszawy miał pan dokładnie taką samą sytuację, tak? I to właśnie ci tam urzędnicy miejscy i społecznicy walczyli o to, żeby w ogóle wykupić tą ziemię w promieniu 15 kilometrów dookoła Warszawy, żeby rzeczywiście była ta okazja do budowania tych osiedli. Ale cały czas mówiono o tym, żeby budować osiedla zielone, ekstensywne, wygodne, w zieleni. Cały czas oczywiście była dyskusja, czy budować domki jednorodzinne, czy domy wielorodzinne, tak? No bo jak domek jednorodzinny, nawet jak ktoś będzie bardzo biedny, to i tak może sobie mieć ogródek. A w ogródku może mieć kurę, może mieć tak samo marchewkę, tak? I nie umrze z głodu, nie? Były tam oczywiście, ale gospodarstwa były tutaj wszędzie no dookoła, bo jedno, tak, tak. Ziemię i od razu budujemy wieżę.
też są droższe niż te, co z drugiej strony, bo się boją, że tego widok nie zasłoni. No bo my dzisiaj chcemy zarobić, a Wawelberg niekoniecznie chciał zarobić wtedy. On dał swoje pieniądze. A dzisiaj pomartwiły się tylko o każdy kawałek ziemi, bo zaraz jak go sprzedadzą, to wieżowiec powstanie. To chyba też... integrację, to mieszkańcy tych właśnie domków świetnie się znają. Pokoleniowo. Wszyscy w tym samym czasie remontują to, co się popsuło, bo z tego samego okresu jest zbudowane. Pokoleniowo mieszkają, a jak nowi się wprowadzą, to jak chcą, to się integrują, ale od razu widać, że z bloku, bo tak na dystans. Dopiero po pewnym czasie zaczynają się wchłaniać w środowisko. To chyba pokazuje, że ta idea osiedla społecznego rzeczywiście tutaj zadziałała i pozostaje aktualna, prawda? Wydaje mi się, że to możemy sobie wyciągnąć z, już tak powoli kończąc i spotkanie i przenosząc je w kuluary. Że to, co jest niesamowicie ważne w tej książce, to że ona pokazuje, jak ta idea osiedli społecznych przed i powojennych dzisiaj cały czas jest aktualna, jeżeli właśnie chodzi o odpowiedź na potrzeby społeczne, jeżeli chodzi o te rozliczne funkcje społeczne, kulturalne, oświatowe dla mieszkańców, jeżeli chodzi o myślenie całościowe o planowaniu miasta i zieleni i łączeniu różnych rzeczy. To nie jest to tylko książka o kole, ale w ogóle książka, która nam odpowiada też na wiele dzisiejszych problemów. Bo rzeczywiście oni myśleli o tym, żeby i tak w ogóle o tym pisano, tak? Tam do tego do socrealizmu mniej więcej, tak? Żeby po prostu tworzyć takie małe kolonie, a z kolonii będą osiedla, a z osiedli będą dzielnice, tak? I każda dzielnica miała mieć swoje centrum, tak? I to rzeczywiście, no bo przecież rzeczywiście bardzo integruje, jeśli mają państwo to przedszkole i ono jest rzeczywiście dla państwa i teraz z niego państwo korzystają, a nie wożą dzieci na Bankowy albo gdzieś tam daleko, tak? Ale tak, pewnych rzeczy już się nie odzyska, więc jakby warto też teraz jest doceniać właśnie takie miejsca, jak to osiedle, które jakoś przetrwało, tak jakby tutaj nasz dom kultury jakby nie został zburzony albo nie został zamieniony na mieszkania, bo tak by się bardziej opłacało finansowo. No i dzięki temu, że mamy te zasoby, no to możemy nad tym pracować. No i na pewno jako Wolskie Centrum Kultury będziemy starali się jak najbardziej mieszkańców tutaj włączać i jakby wspólnie różne działania organizować. No, myślę, że będziemy trzymali kciuki. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. Myślę, że jest idea, no już trochę po wpół do dziewiątej, więc to taki dobry moment, żebyśmy zakończyli i no właśnie przeszli do kuluarów. Bardzo, bardzo dziękuję za obecność na spotkaniu i bardzo żywą dyskusję z niesamowitą ilością szczegółów i informacji historycznych. Bardzo dziękuję naszym gościom, współautorom tej książki Światłoczuły Modernizm, Osiedla Społeczne Warszawskiego Koła, która to książka wydaje mi się, że właśnie jest nie tylko o warszawskim kole, jest o pewnych cały czas powracających kwestiach związanych z życiem miasta i mieszkańców. Dziękuję Ewie Ziajkowskiej, Adamowi Kadenaciemu i mam nadzieję, że tak jak tutaj jesteśmy w przestrzeni wystawy właśnie z historii koła, tak będzie to dalej trwało w badanie i opisywanie tej historii lokalnej. I też żywe reagowanie na potrzeby. Dziękujemy.